każdą sytuację, kiedy mam świadomość, że jest widownia, to staram się zawsze traktować tę sytuację tak samo. A tutaj jest o tyle specyficznie, co było dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Dawno nie śpiewałam na wolnym powietrzu, to jest super, to jest zupełnie inna zabawa. Staram się te sprawy traktować tak samo, aczkolwiek dzisiejszy wieczór z pewnością był szczególny, ale najpierw musi to do mnie dojść. Nie jestem typem, do którego tak szybko dochodzą tego typu informacje, a w tej chwili się muszę skupić na premierze, którą mam jutro i tak naprawdę pozwolę sobie samej, żeby to do mnie dotarło w niedzielę w nocy. Unoszą mnie, unoszą, nie chcą wody pić, ojadło mnie, nie proszą. Spektakl ma tytuł Molly Bloom i to jest na podstawie Joyce'a. Bardzo duże wyzwanie. Mam nadzieję, że nie polegliśmy. I jutro mamy pierwszy pokaz dla widowni, a w niedzielę mamy premierę. To jest w teatrze scena prezentacji w Warszawie w reżyserii Romualda Szejda. Bardzo duże wyzwanie, które na początku wydawało się o wiele mniejsze niż teraz przy finale tej pracy, więc bardzo muszę się na tym skupić. Nie obserwuję z jakimś wielkim wytężeniem tego, co się tutaj dzieje od kilku lat, natomiast gdzieś tam czuję, że w programie, w którym byłam, doszło do czegoś istotnego i do czegoś skrajnie innego, niż by można było zakładać, patrząc na to obiektywnym okiem widza. A co się stało dzisiaj, to tak naprawdę nie wiem, ale bardzo staram się dbać o konsekwencje, bo tylko tak jest słusznie i szczerze i fair wobec przede wszystkim ludzi. Koją wody pytam.